Dzień dobry, po pracy. Światło beznadziejne, ale co poradzić? Ja słuchajcie, szaleję w kuchni i szaleństwo polega na tym, że robię na dusi kolację i robię sobie owsiankę do pracy. Zaraz Wam pokażę jaką. I to jest prześmieszne, bo ta owsianka jest w ogóle takim przepisem dla dzieciaczków małych, ale powiem Wam szczerze, ja ją bardzo lubię i tak mi się o niej przypomniało z racji tego, że mam i gruszkę na stanie, i takiego banana, którego już wypada zjeść, dlatego stwierdziłam, niech będzie. Przyznam szczerze, że ostatnio śniadania do pracy robię samodzielnie, bo przejadły mi się te, które mam tam, wiecie, w możliwości do zamówienia. Także chwilowo w ten sposób, ale obiady wciąż sobie zamawiam, bo jednak tutaj, wiecie, bardziej mi się to kalkuluje. W każdym razie, co Wam chciałam powiedzieć? Słuchajcie, mamy czwartek dzisiaj, wróciłyśmy z Nadeńką z angielskiego i tak powiem, że niespiesznie nam mija to popołudnie, dlatego że już jest coraz dłużej jasno, a dzisiaj pogoda też taka fajna, tak dopisywała. No, co prawda słońca nie było, ale temperatura 15 stopni w ciągu dnia, więc no powiem Wam, robi się coraz fajniej. Ja mam na sobie, jakby były pytania, taki sweterek z Massimo Dutti. Nie wiem, czy Wam go pokazywałam, także w razie W dla zainteresowanych. No i dobra, przystępujemy, słuchajcie, do robienia owsianeczki. Potem muszę jeszcze na liście takich moich zadań, muszę wynieść śmieci, pranie właśnie nastawiłam. No i będziemy szykować strój na kotka, jako kotek. Nadeńka jutro ma dzień kota w przedszkolu, tylko że spódniczki chyba nie będziesz chciała, co? Nie. Więc jakieś ciemne leginsy, albo białe, Nadusia twierdzisz, no bo są przecież białe kotki, są ciemne kotki, coś tam znajdziemy, do tego jakąś opaskę, no i rano będę malowała jej nosek, wąsiki i uszka pewnie tutaj, także no chwilkę rano jeszcze ten makijaż nam zajmie, no ale fajnie, fajny taki dzień, no i koniecznie ty musisz znaleźć na Deńko pluszaka kotka, prawda? Mhm, no więc zadań jeszcze na dziś troszkę mamy, jak widzicie, a jest godzina chyba po 18, zdaje się. I to jest ta owsianka. Owsianka z gruszką i bananem. Jak nie miałam gruszki, to robiłam z samym bananem i też jest przepyszna, także naprawdę Wam polecam. On tutaj, słuchajcie, miksuje te płatki owsiane, miksuje owoce. To taka papka, naprawdę, jak dla dziecka, ale to jest przepyszne. Mi bardzo, bardzo smakuje ta owsianka. No, o, lecimy. You said it was the last time, but you keep coming back to tell me sorry that you take back all the things you said just to hurt me. My love just went cold, but I'm still burning. My love just went cold, why? I keep on making the same mistake. Owsianka się podgrzewa. No, nie mogę powiedzieć, że gotuje, bo to jest 90 stopni. A ja chciałam tak jedną rzecz szybko tylko Wam powiedzieć, ponieważ pod ostatnim filmem z zakupami temu, no czym nie był to ostatni, czyli przed tym vlogiem, ale przedostatni, tak ściślej to ujmując, pojawił się taki dziwny komentarz, że osoba, słuchajcie, nie rozumie, po co ja robię tyle zakupów do mieszkania, że to są bibeloty, których nigdy nie będę używać, a przecież jakieś takie rzeczy typu chochelki i tak dalej mogłabym wziąć stąd. No i ja muszę tutaj uściślić, że moje mieszkanie w całości, począwszy od, słuchajcie, podłóg, skończywszy na łyżeczce do herbaty, ja muszę wyposażyć sama, samodzielnie. Także niczego stąd nie zabieram, tylko i wyłącznie rzeczy, które tutaj wniosłam. No nie wiem, Thermomix i nam nasze na przykład, o, te kubeczki, słuchajcie, z Bolesławca. Czekajcie, pokażę Wam, pokażę. Z ceramiki bolesławieckiej, a reszta, moi drodzy, zostaje. Także to nie jest właśnie w taki sposób, że ja tutaj wyposażałam mieszkanie,
jakby wiecie, począwszy od kuchni i tak dalej, tylko właśnie ja tutaj miałam dużą ilość wszystkich potrzebnych na co dzień rzeczy. Dobra, i słuchajcie, owsianeczka sobie ma stygnąć, tak jest. No to będzie sobie stygła. No, tak więc, a druga rzecz, nawet jeżeli ja bym tutaj wcześniej miała jakieś takie, no, gadżety, bibeloty, nie wiem, chochelki i tak dalej, najprawdopodobniej kupowałabym to z najniższej półki cenowej, byłoby to byle co i to jedynie właśnie też kilka rzeczy, które by tak na co dzień po prostu musiały być i służyć, ale jakby niekoniecznie, bo tak jak widzicie, ja naprawdę nie przywiązuję się tutaj do tego miejsca jakoś specjalnie i nie jestem tutaj, nie wiem, panią domu pełną gębą, bo tak nie jest, bo ja po prostu wiem, że to nie jest, cały czas powtarzam, to nie jest to docelowe moje miejsce. Sytuacja będzie miała oczywiście całkowity obrót, bo znacie mnie, kto tu jest ze mną dłużej, więc wiecie, że ja uwielbiam dbać o dom, uwielbiam sprzątać, no gotować może nie, że uwielbiam, ale potrafię to robić i to nie jest dla mnie problem coś w kuchni fajnego szybko i pysznie przygotować, więc jakby wiecie, nie ma z tym problemu. Ale tak jak mówię, ja też zważam na to, żebym już w tym mieszkanku miała wszystko to, co mi się podoba, co chciałam mieć zawsze w momencie urządzania. Tak więc, tak kochani, to wygląda. I dlatego tyle rzeczy, i dlatego tyle, no właśnie, bibelotów. Nie uważam, że w tamtym holu pokazałam bibeloty, bo pokazałam po prostu przybory kuchenne i tak jak wspomniałam, będę miała jednakowe, a nie każdy z innej parafii, wiecie, chochelka jakaś, szpatułka jakaś, bo to mnie, nie ukrywam, też bardzo by irytowało, więc cieszę się, że mam po prostu taki komplet, czy nie wiem, no patera na przekąski, jakby mieszkałam sama i wiem, co mi się sprawdzało na co dzień. I uważam, że taka patera naprawdę jest świetna, bo tak jak mówię, możemy wysypać różne rzeczy z tych takich mało estetycznych opakowań w jedno miejsce, które wygląda przepięknie i dodatkowo to przykryć, więc nam te rzeczy nie schną i są fajnie wyeksponowane. W każdej chwili można coś dobrego przechrupać. Także ja nie uważam, żeby tam były bibeloty, no ale tak jak mówię, ile ludzi, tyle opinii, ale chciałam tak szybciutko i pokrótce Wam właśnie rozjaśnić jakby całą sytuację. Tak jak mówię, kupuję wszystko, dosłownie wszystko do nowego mieszkanka. Jedynie Thermomixa nie muszę kupować. Mamy nasze miejsce pracy. Nadusia ma... Ojej, to ty tutaj tak napisałaś? Aha. Pięknie! Nadusia ma nowe zdrapywanki i one są super. Ale straszny bałagan się przy tym robi, prawda, Nadeńko? Dlatego wyłożyłyśmy wielki worek. Nadusia wie, że musi strzepywać tu, ale jak coś spadnie, to odkurzymy, nie problem. Ale słuchajcie, super frajda dla dzieci. Sporo czasu to zajmuje. Kupiłyśmy w Biedronce i zobaczcie, to są akurat urocze zwierzaki. I to są też inne, dzikie. Dzikie są też zwierzątka. Pokaż nam. A, są różne rodzaje tego, okej, okay, czekaj, bo nie ma ostrości. O, teraz widać. Świetne. Dobra, nie przeszkadzam. A do mnie przyszła paczuszka z Sephory i na pierwszy rzut, tak, ty już wiesz, co jest w środku, na pierwszy rzut mamy tutaj próbki, proszę bardzo, Estée Lauder, coś takiego, Day Wear, doktor Irena Eris, jakiś krem i to, co najważniejsze, ta-da-dam. Co? Tusz do rzęs. Mój tusz do rzęs, ukochany YSL Lash Clash. I kochani, on był teraz jak w jakiejś takiej super promocji, nie wiem, 140 parę złotych za niego zapłaciłam, cena regularna ponad 200, jeśli chodzi o Sephory i Douglas. Ja Wam mówiłam, że ja z reguły kupuję jednak kosmetyki właśnie w tych perfumeriach, tak więc tak, proszę bardzo. W końcu naprawdę, no nie powiem, że zużyłam na maksa ten tusz z Huda Beauty oraz z L'Oreala, no ale już wiecie, jest bliżej końca, a nie mogłam się naprawdę doczekać, aż znowu będę mogła wrócić do tego, bo tak jak Wam powtarzałam już wielokrotnie, w tym się zakochałam, uważam, że jest najlepszy z tych, które testowałam i naprawdę u mnie się przepięknie sprawdza, dlatego no tamte już tak wiecie, wykończę gdzieś tam przy okazji, ale ten od jutra wjeżdża na moje rzęsy. Kocham go naprawdę miłością absolutną.
A jeszcze trzecia próbka się zawieruszyła. Jakiś, proszę bardzo, podkład z Guerlain.